się takim widokiem, nie za ciekawym, ale tak mnie natchnęła. Iwonka z kanału Polish Spirit USA, słuchajcie, takiego powera dziewczyna dostała, że ja mówię, nie biorę się też za ogarnianie porządki wiosenne, a co, czas zacząć. Zazwyczaj takie filmy nie za bardzo mnie ruszają, chyba że no, coś tam jest. I tak jak tutaj, już się biorę za czyszczenie tej szafki, zobaczcie, patrzcie. Pan nam mówił, że z tą szafką się nic nie stanie. Tutaj jakieś zadrapanie, masakra. Meble mają ile? Może chyba z półtora roku i wyglądają tragicznie. Chociaż ja nie powiem, bo blat jest super, świetny i warto było dopłacić, ale jak macie kuchnię pod zamówienie, wiecie co, albo się bawiliście z jakimiś materiałami czy coś, dajcie mi znać. Bo my się z Pawłem zastanawiamy właśnie nad kuchnią, pod zamówienie, ale jeszcze nie teraz, bo musimy górę zrobić, ale tak się zastanawiam, czy o to chodzi jednak. No bo niby wzięliśmy, niby to jest lepsza ta, wiecie, sklejka, ta płyta i w ogóle, ale no nie wiem, czy to jest jakaś pomoc. Dobra, biorę się za mycie tego wszystkiego, za ogarnianie, trochę za przemeblowanie, przeorganizację tego wszystkiego, także mam nadzieję, że mi to fajnie, sprawnie pójdzie. No i co? Tam w tle słyszycie tatę i z Mikołaja, bo oglądają bajkę. Bierzemy się, bo Paweł też ma dzisiaj takie, jakby to z zadania, tam zaraz będzie marudził, ale ma kilka rzeczy do zrobienia na już, na teraz, także bierzemy się za ten dzień i zapraszamy oczywiście na dzień z nami i na kawkę. Także róbcie kawka, herbata i lecimy z tym koksem. No i słuchajcie, pierwsze kroki poczynione. Tu sobie ułożyłam ten pojemnik, bo ten pojemnik był w tej mojej ala spiżarni, którą Paweł zrobił. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale chyba tak. Już jakiś czas temu, także tu przenoszę, bo jednak tych pojemników używamy codziennie. Tutaj położyłam papier, żeby ta szafka naprawdę po prostu to nie dostawało tak po tyłku, można powiedzieć. No i muszę kupić te maty, te podkłady. I chyba one są w pepkach, jak dobrze widziałam. Muszę jeszcze się rozejrzeć. No, tam już klocki poszły w ruch. No i tutaj mówię, tu będą pojemniki, a tu mam taki plan, że na razie takie, wiecie, talerze, które używam... Talerze, które używam nie na co dzień, ale które no, chciałabym pod ręką, żeby wiedzieć też mniej więcej, co mam, ale ich używam dość często, także taka będzie opcja. No, bo do tej pory były tutaj patelnie, a patelnie sobie przełożę ciut niżej, a to, co było ciut niżej, to muszę po prostu ogarnąć i przenieść gdzie indziej. Dobra, bierzemy się dalej. No i po porządkach przyszedł czas na podsumowanie na razie tych moich dwóch kosmetyków do włosów z firmy Only Bio. Słuchajcie, jeszcze się w ogóle tak na inny temat wezmę, bo zastanawiam się cały czas, bo cały czas mnie tu gnębicie na temat tego odchudzania i zastanawiam się tak, czy nie zaczniemy sobie serię, bo chciałam w ogóle utworzyć coś takiego, żeby się przyjrzeć na Instagrama, żebyśmy sobie tam pogadali, żebyście po prostu... Każdy się poznał, bo są fajne babki, żeby się poznały tak nawzajem i w ogóle. Ale nie wiem, czy tutaj aż Was tak namówię na to.
No ale stwierdziłam fakt, że zaczniemy jakąś taką serię, czyli będzie co filmik gdzieś tam moja historia, moje przeżycia, moje doświadczenia. I to będzie wszystko oczywiście skupione tylko i wyłącznie na mnie, na artystyczne podejście, ale co tam. No i po prostu zrobimy sobie tak, że co odcinek, będzie to raz w tygodniu, co odcinek o czymś Wam opowiem, coś tam dopowiem i w ogóle, lub co dwa, zobaczymy, co będzie potrzebowało od nas większego pułapu zasobu czasowego, o, tak jakby to jakoś określić. I będziemy się dzielić, czy w ciągu tygodnia zdołałyście sobie wysłuchać mnie i zdołałyście po prostu poczynić ten swój również krok w tym kierunku. No, coś takiego, czyli dajcie mi tutaj znać, czy o czymś takim myślicie, bo to by była taka fajna seria, ale mówię, no zobaczymy jak to wypali, bo na razie pomysły mam, tylko czy mi czas pozwoli, ale już nie przedłużam, teraz Wam powiem o tym peelingu. Słuchajcie, peeling, petarda. Ja go dałam już mojej mamie na przetestowanie, ja go sama testuję, to jest moje drugie opakowanie. No i wiecie co, super jest, tylko tak jak no mówię, no, ja tutaj zauważam to, że jednak to trzeba regularnie wykonywać, czyli raz w tygodniu to jest mus, żeby zrobić ten peeling, ale faktycznie tutaj te oczyszczenie jest lepsze niż w tamtym, no i naprawdę na mnie i na moją mamę działa, także wow. I bardzo ładnie też pachnie. Tutaj coś o maseczce. Jedna z Was mi napisała, że ja jednak mam włosy niskoporowate. Ja się tak naprawdę zagłębiłam w ten temat i faktycznie tak jest. Także kochana, jeżeli mnie teraz oglądasz, to bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zagłębiłam się w ten temat, przeczytałam sobie tam na wszystko i w ogóle określiłam te swoje włosy w końcu konkretniej. No i wiecie co, ja Wam powiem, no, dla mnie jest fajna. Ja zobaczyłam, wiecie co, naprawdę poprawę kondycji tych włosów, ale ją trzeba, żeby zobaczyć naprawdę ten efekt, te 40 minut minimum trzymać. No, ja to zazwyczaj już biorę sobie w ogóle godzinę na włosy i po prostu chodzę z tą maską, ale teraz jeszcze używam te olejki, ale już po tej masce ja widziałam poprawę, po prostu ja widzę poprawę w ogóle w kondycji włosów. Tu nie chodzi o wygląd bardziej, ale tak czuję, że one są miękkie. I to na pewno spowodowała ta maska, bo na przykład olejki, które teraz te używam i na temat tych olejków też będzie osobny filmik, ale po prostu olejki spowodowały to, że ta łuska mi się zamknęła, one się zaczęły mniej elektryzować w ogóle, ale tam, dobra, to już nie na temat, tylko że po prostu po tej masce ja widzę, no i ona efekty, ale ona przepięknie po prostu pachnie też, bo ona pachnie mango, jak dobrze w ogóle pamiętam, tak. No i naprawdę ona jest dla mnie no fajna i ja widzę efekty i na pewno to nie będzie moje pierwsze, na pewno to nie będzie moje ostatnie opakowanie, ale teraz na przykład maskę, bo jeszcze jest sporo, ona jest bardzo wydajna, ale na przykład teraz sobie nie kupię maski, tylko kupię sobie odżywkę i może szampon, zobaczymy, no bo chcę przetestować całą tą serię. Teraz chyba jest promocja w Rossmanie na tą serię, czy na wybrane kosmetyki, właśnie nie jestem pewna, bo jeszcze w Rossmanie nie byłam. No, także zobaczymy. Dobra, także koniec gadania na temat tego wszystkiego. Dajcie znać, czy wpadły Wam właśnie w ucho te moje pomysły. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo jak ja zacznę ten temat, to już jestem chora, bo nie wiem, jak po prostu czasowo to ogarnąć. Ale po prostu to będą takie typowe pogaduchy, wrócimy do tych pogaduch. Trochę mam pomysłów, jak to nagrać, ale właśnie nie wiem, czy mi czas pozwoli, żeby fajnie to tak nagrać. No, ale zobaczymy. Ale mówię, fajnie to by było, bo taką, ja bym miała dla siebie też pamiątkę w ogóle, niż to wszystko zapomnę, po prostu jak do tego wszystkiego doszłam, jak sobie przedstawiałam, wiecie, wszystko też w mojej głowie, bo to jednak od głowy się wszystko zaczyna. No i tyle, dobra, koniec mojej gadaniny, biorę się za ogarnianie, nie wiem w ogóle ile nagram, bo z papem sobie znowu wymyśliliśmy robotę, on się już śmieje, że ledwo ma jeden dzień biedaczek wolny, a już mu wymyślam, no ale no niestety, mamy tyle po prostu nam się narobiło, napsuło rzeczy, o, napsuło, że trzeba to teraz naprawić, niestety ja tego nie potrafię, więc musi naprawić tu Paweł, no i tyle. A będzie zaczynał na pewno od tych rzeczy w domu, a potem będzie iść etapami na dwór, bo na dworze też się trochę rzeczy jest do zrobienia i wiecie, już ciepełko idzie, chociaż trochę się zaczęło zimno robić z powrotem. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, koniec mojej gadaniny, bo gadam do szamponu, do maseczki i do peelingu. Dobra, koniec, kończę już. Lecimy dalej. Hej. Ale masz ręce. Paweł, Bragika? Tak, Paweł naprawia nogi. Bagażnik by nam się nie otwierał, chłopaki tutaj szaleją. I co, zepsuty czujnik? Co, nadal się nie otwiera? Nie otwiera. Dobra, czekajcie, prezentację.
Michał nawet leci po nagrywam. Się pokazać, jak wszyscy to wszyscy. No a co z tym czujnikiem teraz? Naprawiłeś ten czujnik? To się nie będzie odkryć tam, żeby. No trudno. No. Widzisz, mogłeś nagrać, jak to nagrać, jak to zrobić. No to się nagrywamy teraz, żeby było podobne. No. Trzeba odkrożnie, bo to plastiku więcej niż to tak. Paweł też przyjął po prostu z miasta, na galopu ubrany, jak to można powiedzieć. Roboczy, robocze, to są czuje robocze, tak. Nie? No, ale pani otwiera najważniejsze. Łapka w górę, tak. A te brudne rączki. Oczywiście. Ja nie lubię w rękawiczkach robić, więc... No nic wam nie zrobi w rękawiczkach, rzadko kiedy. Dobra, tutaj cały majdan, tata będzie tutaj teraz ogarniał wszystko i sprzątał. Wyjścia nie ma. Zadziałał. Nic nie pokazujesz i mówię. Tu wciskam, tu wkładam, tu wyciągam. No nie będę takich rzeczy mówił, no i tu je wreszcie, no. Cenzura nam wpadnie. Cenzura. Wszystko cenzurowane. I gotowe. Teraz tylko tablica. O, działa. O matko, a to jeszcze większy majdan. Dzięki Bogu, parze, jak ktoś nie wiedział. Pokazujesz? Tu stychać, będzie stychać. Na wprost, bo tu taka mała dziurka jest. Jakby ktoś miał Citroena C4 i by dalej się nie otworzył, to tu macie taki na śrubokręt, tyci. Przesuwacie i się otwiera. Mhm, taką zasuwkę tam. Zasuwkę, to awaryjne otwieranie, jakby coś się stało. No dobra, czyli nie wiemy. No. Dobra, to naprawię dalej. A tutaj kochani, jeszcze na sam koniec tego dnia, naprawdę był intensywny. Odrestaurowywanie naszej takiej ławeczki do zakładania butów. Także tutaj jedziemy z tym koksem. W następnym vlogu pokażę cały siły efekt. Może nagram jeszcze jak jeszcze był troszeczkę malowany. No bo tutaj chciałam takim akcentem zakończyć fajnym tego vloga i tyle, bo nawet nie wiedziałam, że się nie pożegnałam. Także kochani, żegnam się z wami. Bardzo dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy wszyscy. Buziaki, do następnego już. Trzymajcie się cieplutko. Pa!